Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a to jest kanał Dobra Pamięć. Ostatnio na naszej grupie facebookowej, Dobra Pamięć Crew, otrzymaliśmy taką wiadomość pod tytułem Hej, czy dzięki mnemotechnikom możemy się uczyć anatomii? No i osoba, która napisała ten post, o którą serdecznie pozdrawiam, jak to ogląda, dała swoje notatki, a właściwie kopię z Wikipedii. To była notatka związana z fizjoterapią, konkretnie Mięsień przywodziciel Wielki. I ja stworzyłem takie małe wyzwanie sam dla siebie, że nauczę się tych notatek poprzez pałac pamięci, żeby udowodnić sobie i też osobom na grupie, jak można się tej anatomii uczyć. Na grupie jest dostępny film, z tego jak już recytuję to z pamięci po fakcie, więc jeżeli chcecie obejrzeć i jeszcze nie jesteście na grupie, to link macie w opisie do tego filmu. A tymczasem pokazuję Wam, jak ten tekst wyglądał. To jest tekst w oryginale, tekst tej notatki które ja się uczyłem, tekst oryginalny przyczep tego mięśnia rozpoczyna się na powierzchni przedniej gałęzi dolnej kości łonowej i na bocznej stronie guza kulszowego, etc., etc., ja sobie ten tekst treściłem, a mianowicie wypisałem sobie takie key pointy, czyli punkty kluczowe z tego tekstu, czyli mięsień, przywodziciel wielki, tutaj łacina, tutaj z jakiej grupy jest to mięsień, jaką warstwę tworzy i rozbijałem sobie to na takie punkty. Jaka zasada tutaj dominowała? Taka, żeby to było w miarę skompresowane, w miarę skondensowane i żebym z każdego punktu miał taką w miarę konkretną frazę na temat takiej notatki. Dla mnie taka postać jest dużo przyjemniejsza niż taka notatka, bo tego typu tekst ja potem jakby implementuję w pałac pamięci, układam to w pałacu pamięci. I teraz tak, zastanawiałem się, jakiego pałacu pamięci użyć i postanowiłem poeksperymentować. Ja jestem prywatnie fanem Snookera. To jest taka odmiana bilarda, która ma bardzo specyficzne ułożenie na stole, które bardzo łatwo zapamiętałem i które posłużyło mi za stację, czyli za stację w pałacu pamięci posłużył mi stół bilardowy, bile i trybuny oraz fotele między e, graczami i, i kibicami. E, także myślę, że to jest ciekawy przypadek pałacu pamięci, który też może was trochę zainspirować do tego, żebyście nie szukali pałaców tylko w mieszkaniach. I ja wam ten pałac już pokazuję mniej więcej z lotu ptaka. Tak wygląda stół bilardowy w snookerze. Tutaj jest żółta, brązowa, zielona, biała bila, niebieska, czerwona, różowa, czarna. Każda z nich ma swoje wartości punktowe, ale to już tak nawiasem mówiąc. Jeżeli chodzi o kolejność tych stacji, zastosowałem tutaj mniej więcej chronologię taką, że jest według wskazówek zegara. Tak jak ruchy wskazówek zegara idą, tak tutaj jest kolejność, czyli to jest pierwsza stacja, ta kieszeń tutaj, tutaj ta kieszeń, to jest druga stacja. Trzecią stacją jest fotel gracza, który zawsze znajduje się mniej więcej za tą prawą łuzą tutaj, więc on nie jest na tym obrazku, ale jest w mojej wyobraźni to mi wystarcza. Później mieliśmy... Już potem powrót do, do stołu. Była żółta, bila, brązowa, biała, etc., etc. No myślę, że jest to pałac taki dosyć niestandardowy. Nie wiem, czy ktokolwiek się na takie pałace pokusił kiedykolwiek, ale mnie się bardzo podoba. Okazało się, że działa. Więc ja sobie w moim szablonie Excelowym ułożyłem ten pałac. Specjalnie dla tej osoby, która chciała się nauczyć. Też tutaj demonstruję, jak to zrobiłem. Mam nadzieję, że będzie widać jeszcze trochę może więcej. O, okej. Okay. Więc tak, pojęcie to oczywiście to, co mieliście w streszczeniu pokazane, tak, czyli wszystkie te takie zwarte punkty z notatki. Skojarzenie to jest to, co ja sobie wymyśliłem do każdej frazy jako taki mój obraz, wyobrażenie skojarzenie, kotwica pamięciowa, którą do tego pałacu pamięci rzucam, no i stację, czyli to, co Wam pokazywałem. Pierwsza to jest ta kieszeń u góry, potem kieszeń w prawym rogu, potem fotel gracza i potem wracamy do bili i idziemy znowu wskazówkami zegara, aż dochodzimy do momentu, ja sobie tam jeszcze dotworzyłem coś takiego, jak kreda na stole, którą sobie wyobrażam, kij który jest jakby oparty o ten stół i wyjście dla graczy, którym oni wychodzą na przykład do łazienki czy do swojej garderoby. I to są moje ostatnie stacje zamykające. I wszystko mi się tutaj właśnie idealnie zmieściło, więc ten pałac jest wręcz stworzony pod to, żeby nauczyć się tej anatomicznej notatki. I pokażę Wam teraz przykładowe skojarzenia z tego pałacu. Mięsień, przywodziciel wielki. Ja sobie zapamiętałem to w ten sposób, że jest Mariusz Pudzianowski, który wychodzi z kieszeni, z tej łzy u góry i podnosi na swe wielkie bicepsy butelki z wodą. I przy wodzie, przywodziciel, tak mi się kojarzy. Wielki, no bo wiadomo, że pudzian jest wielki i podnosi też na wielkie bicepsy. A bicepsy to mięśnie, więc mięsień, przywodziciel wielki. Takie jest tutaj moje skojarzenie. Musculus adductor magnus. To jest bardzo fajny case. Ja kiedyś pokażę trochę więcej, jak takie frazy można zapamiętywać, w bardzo prosty sposób, żeby nie kumulować tego. Na kilka stacji, a właśnie w jedną. I tutaj wyobraziłem sobie znowu kogoś muskularnego. Jest to taki pałac kulturystów. Schwarzenegger, muskularny Schwarzenegger, to jest skojarzenie do musculus. Jest uzależniony. Po angielsku uzależniony to jest addicted, więc aduktor addicted mnie się bardzo dobrze skojarzyło. Od magnesów, czyli jakby. Ten Schwarzenegger, powiedzmy, że jest uzależniony od, od magnesów, i tak jak Narkoman traktuje swoje narkotyki, tak Schwarzenegger traktuje te magnesy. Wręcz można powiedzieć, że jest takie, jakby, nie wiem, jakby to powiedzieć żargonem takim, żeby to dobrze brzmiało na filmie edukacyjnym, ale wiecie o co mi chodzi, myślę. Jest uzależniony od, od magnesów. I lecimy dalej, kolejną stacją, czyli ten fotel pierwszego gracza. Tutaj wymyśliłem skojarzenie do mięsień grupy przyśrodkowej UDA. I teraz tak. Co mi się, zadaję sobie łańcuch pytań, co mi się kojarzy z grupą, no to jakaś grupa osób, nie? Z przyśrodkowym. Przyśrodkowym, ja myślę, może środkowym, bo i tak mi to myślę, od, odtworzy przyśrodkowy ten wyraz. Wyobrażam sobie środkowych obrońców z piłki nożnej, którzy bardzo łatwo mi wchodzą w pamięć, ponieważ ja generalnie kiedyś się interesowałem piłką i Mam ich w pamięci bez problemu. Więc na przykład Rio Ferdinand, Tiago Motta, Fabio Cannavaro. Wyobrażam sobie, że oni na tym fotelu gdzieś tam są i łapią się za środek swojego uda, jakby mieli kontuzję. Zwijają się z bólu. Dlaczego uda? No bo to jest mięsień grupy przyśrodkowej uda. Proste, proste. Dzieje się to przy fotelu gracza. Takie skojarzenia. I teraz szrek, który jest chyba nawet, nawet częstym bywalcem moich pałaców. Tak mi się wydaje. Chyba jednak dużo bajek oglądałem. Um, przy żółtej bili, czyli teraz też ciekawostka o pałacu pamięci, ja sobie wyobraziłem szreka z miniaturan z, z miniaturo zminiaturyzowanego, z miniaturyzowanego. O, dokładnie tego słowa szukałem. E, wyobraziłem sobie szreka z miniaturyzowanego, który wyjaśnia osłu, że cebula ma warstwy, taki był kiedyś fragment szreka, ale tłumaczę to na żółtej bili. On to tłumaczy na żółtej bili, jakby ta żółta bila była cebulą. I to jest moja kolejna stacja. I to mi mówi o tym, że tworzy warstwę tylną, tak? Czyli ten, ten mięsień, jakby generalnie, tworzy warstwę tylną. I na ten moment to jest całość informacji. I przy brązowej bili jest kolejna informacja, że przyczep ma start na przedniej gałęzi. I jak do tego skojarzenia podszedłem, to tak, że myślę sobie przyczep. Z czym mi się kojarzy przyczep? Że ciągnie przyczepę, ktoś na przykład, nie? Tak sobie myślę. Kto może ciągnąć przyczepę? Wyobrażam sobie kogoś na przykład starego, kto może jest na jakimś polu, na jakiej wsi i skojarzył mi się Eustachy z kreskówki Chojrek, tchórzliwy pies, który ciągnie tę przyczepę, łapie rękoma za gałąź, która jest przyczepiona do tej przyczepy. Przyczepiona do przyczepy, ładny pleonaźmik, ale. Yy, to mi bangla jakby w głowie, to mi pasuje, to mi działa. Więc wyobraziłem sobie taką absurdalną scenkę, no i zadziałało tak. Przyczep ma start na przedniej gałęzi. Okej, okay, i gdy mam już takich pięć stacji sporządzonych, to generalnie fajna zasada jest taka, że zamazujemy sobie zwykle nasze, naszą listę pojęć, żebyśmy właśnie z samego skojarzenia już sobie potrafili otworzyć tę kolumnę. I to od razu nam pokazuje, tutaj dla osób, które mają problem, że im się zamazują skojarzenia, to od razu wam pokazuje, że mm, czy, czy dobrze zapamiętaliście wasze pojęcie poprzez te skojarzenia, czy skojarzenie działa, czy jest dobre, czy nie jest zbyt przekombinowane. I w momencie, gdy jestem w stanie tworzyć, że tutaj z tego skojarzenia wychodzi e, mięsień przywodziciel wielki, z tego musculus adductor magnus, z tego to jest e, grupa mięśni, to jest mięsień grupy przyśrodkowej, i uda, który tworzy tylną warstwę. To nam wychodzi ze szreka, który tłumaczy osłu, że tam tylna warstwa tej żółtej bili to jest i tak i tak dalej. I tutaj ten Stachy, który ciągnie te przyczepa i ciągnie za jej przednią gałąź, czyli jest przyczep, ma miejsce na przedniej gałęzi. I w momencie, gdy już będę chciał sobie naprawdę dobrze sprawić ten pałac i powiedzmy, że chcę się już upewnić, czy bez z pomocy Excela. Będę w stanie sobie go otworzyć, no to w tym momencie patrzcie, mogę sobie zamazać wszystko albo w ogóle zamknąć oczy i, i wyobrazić sobie, tak, tę stację, e, czy potrafię odtworzyć. Czyli tak. Czyli przy tej górnej łzie był Mariusz Puzianowski tak, czyli e, już będę mówił raczej pojęciami od razu. E, czyli tak, mieliśmy przywodziciel wielki, e, później mieliśmy Musculus Adductor Magnus, później mieliśmy, że jest to grupa. Zresztą mięsień grupy przyśrodkowej UDA, który tworzy jego tylną warstwę. I dodatkowo jeszcze informacja, że jego przyczep ma miejsce na przedniej gałęzi. Tak, Tak jak już wspomniałem, na grupie facebookowej znajdziecie to, jak ja to wszystko recytuję z pamięci. Róbcie małe kroki, czyli to co Wam pokazałem. tak? Jak już macie pięć stacji, zamazujemy sobie tę kolumnę, potem możemy sobie zamazać tę kolumnę. I na końcu jechać już tylko z zamkniętymi oczami, na przykład, albo tylko ze stacji, na razie tak, a później z zamkniętymi oczami, żeby się badać, weryfikować na bieżąco, czy my ten pałac potrafimy odtworzyć. Wiele powtórek, i u mnie zadziałało, nauczyłem się notatki anatomicznej. Nie spędzałem nad takimi notatkami wiele czasu, tyle co uczestnicy naszej grupy, którzy w tym obrębie się specjalizują, więc. Jak widzicie, da się nawet lajk, like, potrafi to zrobić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, walczcie śmiało na grupę Dobra Pamięć Kru, zostawiajcie suby, łapki, komentarze. Pozdrowienia od Macieja. Dobrej nocy, papa. Pa. Dobra pamięć.